Okay. Oh, man. I want to get me Roman Stick to 5. Share. All right. Okay. Oh, okay, whoa. Male or female? O! Caroline. Właśnie czytałam wiadomość. let me share. Amen. Praise God. Here. I want to. Amen. Już, podzielone, udzielone, poszło. Amen. Do want to worship you, my God. Alleluja. Jezus. 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 Cześć, Ania. Chewska, Chewska. Chewska. Życia. Hallelujah. Cześć, Ania. Ania, it is well with you. Tell Ania. Ania, jest z tobą dobrze. It's well with you, okay? Jest z tobą dobrze, Ania. Jest dobrze. It's okay with Amen. You, Ania. It is okay with Amen. You. Amen. All right. Okay, lean on God. I want to let you know just lean on God. Polegaj na Bogu. Ania, did you hear me? Ania, słyszałaś? What I'm telling you is what I heard, I need to tell you. To, co ci mówię, to jest to, co właśnie usłyszałem dla ciebie. Don't lose focus, lean on God. Polegaj na Bogu, nie trać skupienia. Jest dobrze. Amen. Now you can share or invite your friends to come. Hani, to jest ten moment, ta chwilka, abyście mogli jeszcze to udostępnić, zaprosić przyjaciół. The water can rain rods. Wow. She's so thankful that God woke up this morning. That's the greatest miracle right there, Caroline. Karolina, to jest największy cud, co napisałaś. To jest świadectwo. That you are grateful that God woke you up this morning. Że jesteś wdzięczna, że cię Bóg obudził dziś rano. Że wstałaś dziś rano, naprawdę. Pamiętajcie, kochani, jutro w naszym kościele jest Niedziela Świadectw, więc piszcie do Lemy, jeżeli macie świadectwa, żeby mogła to zaplanować, zorganizować. Będzie się działo. Na pewno. Amen. Alleluja. Thank you so much. Oh, Ania, show me love. Widzisz, Ania, jak niewiele trzeba pastorowi do szczęścia w sobotę rano. Serduszka twoje i Karoliny. Thank you, Ania. Amen. Praise God. Chwalmy Boga. Ania, you know I need your love, eh? Mówi, Ania, ja potrzebuję miłości. So when you click love, I like it. Więc jak klikasz, to jest dla mnie. And I mean dla it. Mnie też. Dla mnie. Praise God. Chwalmy Boga. Not for you, for me. Dla mnie też. We're gonna ask question to know this love coming. Is it for me or for her? And don't tell me it's for both. You must choose one. Pastor mówi, że on zada wam pytanie, dla kogo jest ta miłość, dla mnie czy dla niej? Bo nie może być tak, że dla nas. Nah. Dla nas. Trzeba wybrać. Bible says have to be warm or cold. Biblia mówi, że trzeba być albo gorącym, albo zimnym. So she's cold, I'm gorąco, yeah? Ona jest zimna, ja jestem gorący. This love is for Pastor James. Posłuchajcie, ja wam powiem. Nawet napiszcie, że dla niego, bo to, co dla niego, to i dla mnie. I know you guys are not racist, so you're gonna vote for me. Napiszcie, tak, zagłosujcie, tak, teraz jest modne głosowanie, więc right. Zagłosujcie. Amen. Okay, listen to this. Posłuchajcie. Grab your Bible quickly. Let's go Biblię. To Biblię. Let's go to Romans. Rzymian. Chapter 5, verse 5. Watch this. Rzymian 5:5. This will let you know why I am the way that I am. To wam powie, dlaczego jestem taki, jaki jestem. And the way my family is. I dlaczego moja rodzina jest właśnie and tak. And the way that those of them really who are part of our church
why they are the way they are. I dlaczego ci, którzy są częścią tego kościoła, są tacy, jacy są właśnie. Now, we've always used this Bible reference, Romans 8:28. My zwykle używamy tego wersetu Rzymian 8:28. But I'm going to be using another Bible verse to let you know the way why we are the Ale way we are. Chcę użyć innego wersetu, aby pokazać wam, dlaczego jesteśmy tacy właśnie, jacy jesteśmy. One of the areas I have speciality in ministry is identity. Jeden z obszarów tej mojej specjalizacji w służbie Because Bożej to jest tożsamość. Identity is your nature. Bo tożsamość to jest twoja natura. It's your central cruise control. To jest taki twój system nawigacji centralny, tak. And once that identity is not changed. I kiedy ta tożsamość nie jest zmieniona. You can only navigate temporarily to another direction. To chwilowo możesz być nawigowany do jakiegoś innego kierunku, ale to tylko jest chwilowe. Bo za chwilę znowu wrócisz na tą swoją drogę, którą się szło. Let me say that again. Powiem raz jeszcze. If you don't have, jeżeli nie masz an identity that is stable, that has, that tożsamości, has a strong foundation, która ma mocny fundament, it will be difficult for you to live as a Christian to trudno będzie ci żyć jako chrześcijanin w tym życiu. Oh, come on, Jesus said it. Posłuchajcie, Jezus powiedział. Said in this life, you're going to have trouble. W tym życiu będziesz miał kłopoty. And if they disliked him, they will dislike you. Jeżeli jego znienawidzili, to i ciebie if też you're znienawidzą. Not disliked. Jeżeli nie będziesz znienawidzony przez pewnych ludzi, to oznacza, że to będzie, że nie jesteś solą ziemi. Że smakujesz dokładnie tak samo, jak ci ze świata. Jeżeli nie będziesz nielubiany przez pewnych ludzi, to będzie to oznaczało, że po prostu nie jesteś światłem. W tym świecie. Sorry, by the mere definition of the word light. Bo przez samą definicję światła. You expose things. Światło eksponuje. Your presence alone in the life of people. Twoja obecność w życiu ludzi. We make them check certain things about their lives. Jak będzie takim rzutem światła. Hallelujah. Co będzie kazało im się rozprawić z pewnymi rzeczami. Amen. Amen. So, but most of us don't want to be disliked. Tylko że wielu z nas nie chce być nielubianymi, tylko chcą być lubianymi. We so much like man's approval. Tak bardzo chcemy mieć tą akceptację człowieka. That we actually oppose the will of God just to satisfy human beings. Po to, żeby usatysfakcjonować człowieka, często stajemy w przeciwności do woli Bożej. And not for people like you, you guys are okay, you guys love God, I know. Oczywiście, ja wiem, że wy kochacie Boga. And if you don't, I want you to begin to change. A jeżeli nie, to chcę, żebyście się zaczęli zmieniać. That will help you a lot. Bo to wam bardzo pomoże. To yield yourself to God. Żeby wyrazić się, oddać się Bogu. Let me show you why I'm happy all the time, yeah? Powiem wam, dlaczego ja jestem szczęśliwy w każdym czasie. Family, ja i moja rodzina. My friends, moi przyjaciele. And our ministry. I w naszym kościele. W naszym Romans 5, 5, mm-hmm. Rzymian 5:5. Nadzieja zaś nie doznaje zawodu, ponieważ miłość, jaką nas Bóg umiłował, napełnia nasze serca dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Mm-hmm. I want to find another translation. Jeszcze zobaczę z innego tłumaczenia. Well, it says, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, who is given unto us. Mm-hmm. Nadzieja zaś nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga została wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego, mm-hmm. który został nam dany. The love of God miłość Boga has been shed abroad in our hearts. Została wylana w naszych sercach. The love of God is in your heart right miłość now. Boża jest w twoim sercu właśnie like, teraz. Like when I talked about identity, kiedy mówiłem o tożsamości, jedna z rzeczy, którą musisz wiedzieć o tożsamości, to jest to, że musisz mieć świadomość tożsamości Chrystusa. Musisz mieć świadomość tego. For instance, na przykład. Let's say I'm walking down the road. Załóżmy, że idę sobie ulicą. I'm a male figure. Jestem mężczyzną. I'm a man. Jestem mężczyzną. And a man walks up to me doing like that. Podchodzi do mnie mężczyzna i puszcza mi oko. First of all, I'm married. Po pierwsze, mam żonę. So the first thing in my head will be because I know my identity. I'm a man.
pierwsze oczywiście, co przyjdzie mi do głowy, ponieważ mam swoją tożsamość, so, jestem mężczyzną. Our muscle think that the female, a female figure behind me, he's trying to get attention. Więc automatycznie pomyślałbym sobie, że jest może z drugiej strony kobieta, stoi może kobieta, albo jest kobieta i on chce jej uwagi. Why? Dlaczego? I am conscious of my identity as a man. Bo jestem świadomy swojej płci, swojej tożsamości w tym momencie, or, że jestem mężczyzną. Another example, you are walking down the street. Bo inny przykład, idziesz ulicą. And then you hear a name like, say, Jelena. I słyszysz Jelena. Imię, Lena. You are not going to turn because you are not Jelena. Nie obrócisz się w kierunku tej osoby, która woła, bo nie jesteś Leną. That means you are conscious of your to oznacza, że jesteś świadomy swojej tożsamości. Wiesz, kim jesteś. Once your name is called, ale kiedy ktoś na ulicy zakrzyczy twoje imię, you will react to your name. Zareagujesz. Because you are conscious of that identity, bo jesteś świadomy tej tożsamości. So it is your spiritual identity. I tak też jest z twoją duchową tożsamością. You know the fruit of the spirit. Znacie owoce ducha. Okay, joy, happiness, radość, szczęście, prosperity, these things, pomyślność, these are the fruits. To są owoce, forgiveness, przebaczenie. Okay, is it to be corrected? Zdolność bycia skorygowanym, przyjmowania korekty, let poprawy. Me say this to you. Your presence in the church doesn't make you Christian. Powiem wam, wasza obecność w kościele nie czyni was chrześcijanami. Actually, knowing the word of God doesn't make you a Christian. Nawet znać Słowo Boże wcale nie czyni cię chrześcijaninem. You can know the word of God. Możesz znać Biblię. Have revelation of God. Mieć objawienie Boga. And you're not his. I nie być Jego. You read the Bible. Czytasz Biblię. You hear the Bible saying things like, get you behind me, you are workers of iniquity, I don't even know you. Znacie ten fragment? Precz, odejdź precz, szatanie. Ja nie znam cię. Because some people will come in the last day. Bo przyjdą ludzie w dniach ostatnich. And say, oh, dni ostatnim. I raised the sick in you, I raised the dead in I będą your mówić, name. W twoim imieniu uzdrawiałem, w twoim imieniu przywracałem wzrok. Say, yeah. A Jezus powie, you use my name, używałeś mego because imienia, my name is a key, bo moje imię jest kluczem. But your heart is far from me. Ale twoje serce jest dalekie I don't ode know mnie. You. Nie znam cię. Yes, my name worked. Tak, moje imię zadziałało. Because I love that child of mine bo ja prayed for. Kochałem to dziecko, które ty się modliłeś w oh, moim imieniu. I know Jesus. Ja znam Jezusa. I know Paul. Ja znam Pawła. But who are you? Ale kim ty jesteś? Ah, that's a question, that's a big one. Pytanie i to wielkie. So there's a fruit of what of who you are. Jest i będzie owoc tego, kim jesteś, owoc swojej tożsamości. Powiem ci. The very core foundational of that fruit is love. Podstawowym, głównym fundamentem tego owocu jest so you can miłość. Measure the you can measure the level of relevance of what you know about God based on the love in your heart. Na bazie miłości w twoim sercu. Możesz zmierzyć poziom twojej tożsamości Chrystusa. Let me say that again. Tobie. Your knowledge of God. Twoje poznanie Boga. Can be measured. Może być zmierzone. By the quantity of love. Ilością of love you have in your miłości, heart. Jaką masz w sercu. Read that again for him. Raz jeszcze. 5:5. Łatwo zapamiętać. From where it says, for the love of God, from that part. Od 1a. Zacznę od części A. Od B. Ponieważ miłość Boga została wylana w naszych sercach. The love of God is being shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Poprzez Ducha Świętego. By the Holy Ghost, who is in our heart. Okay, so who is in our heart? Nam dany. So the Holy Ghost in you. Czyli Duch Święty w tobie. Not your neighbor. Nie twoi sąsiedzi. Not your wife. Nie twoja żona. Not your husband. Nie twój mąż. Not your job. Nie twoja praca. Not your children. Nie twoje dzieci. Not your bank account. Nie twoje konto bankowe. Not vacation. Nie wakacje. Not home. Nie dom. Not doctors. Nie doktorzy. Not coronavirus. Nie koronawirus. And not this evil government. I nie ten nie ten rząd. The love of God in your heart. Ale miłość Boga w twoim sercu. Is there because the Holy Ghost placed it there. Która jest tam, bo mamy, że jest wylana przez Ducha Świętego, który został nam dany. You have to be conscious of the presence of the Holy Ghost in your life. A to oznacza, że musisz być świadomy obecności Ducha Świętego w twoim życiu. You have to be conscious of the presence. Musisz być świadomy. Presence is everywhere, remember. Obecność to jest
To jest wszystko. Presence is everything. Wszystko. And there are people that carry atmosphere. Są ludzie, którzy noszą atmosferę. And the Holy Ghost. A Duch Święty. He carries atmosphere wherever he goes. Gdziekolwiek się porusza, oh, that on niesie atmosferę. Oh, he takes atmosphere with him. On wszędzie, gdzie idzie, wprowadza swoją atmosferę. Where there is chaos. Tam, gdzie panuje chaos. You see peace. On wprowadzi pokój. Where there is darkness. Tam, gdzie jest ciemność. You see light. Zobaczysz świat. Where there is hate. Gdzie jest nienawiść. You see love. Zobaczysz miłość. Where there is unforgiveness. Gdzie jest brak przebaczenia. You see forgiveness. Zobaczysz przebaczenie. That is the presence of the Holy Ghost. To jest obecność Ducha Świętego. And he gives you your heart. On da ci serce. That is easy to be amended, easy to be loved, easy to be corrected, and also easy to love. Serce, które łatwo będzie, któremu łatwo będzie kochać, łatwo będzie korygować, łatwo będzie temu sercu mieć w sobie miłość. So from what you read now, z tego czytania dzisiejszego, you're gonna find out that love is different from sex. Że miłość to jest coś innego niż seks. Love. Miłość. Is different from maybe winning totolotek. To jest coś innego niż wygrać totolotka. Love. Miłość. Is different from, I don't know, getting another job. To jest coś innego niż dostać nową pracę. Love is different from getting promoted. Miłość to jest coś innego niż awans. And I'm gonna say this, love is different from so-called body chemistry. I powiem wam, miłość to jest coś innego niż chemia, którą you know, you meet an opposite sex, then your body, your genital organ begins to. Mm-hmm. To jest coś innego niż to uczucie, kiedy spotykasz ten obiekt płci przeciwnej i oto twoje organy zaczynają do ciebie przemawiać. I chemia. Butterfly in my tummy. Motylki i całe zoo. That's what got most of you into trouble. Właśnie przez to wielu z was popadło w kłopoty. Because somebody told you love is blind. Bo ktoś ci powiedział, że miłość jest ślepa. Now marriage has opened your eyes. A teraz małżeństwo to co okulary na tą miłość, tak? I teraz love widać. Is blind, but marriage opened out your blindness. Tak, glasses. Yeah, to małżeńskie okulary teraz na tą miłość ślepą i teraz dopiero widać. Co ja zrobiłem? Yeah. Co ja zrobiłam? Now you're not asking yourself a question, how did I marry this person? Oh my teraz God. Zastanawiasz się, jak ja mogłem poślubić tę kobietę. Yeah, because you are blind, because you say love is blind. No bo wiecie, bo miłość jest ślepa, tak? Love is not, it's not a job, it's not sex, it's not money, it's not. Miłość love to is nie a pieniądze, person. to nie uczucie, miłość to osoba. Love is a person. Osoba. And that person is Jesus. A tą osobą jest Jezus. Amen. Amen. Praise God. So I just want to share that with you before we go for communion. I tym się chciałam z wami podzielić. Hallelujah. Przed daną wieczerzą. The love of God is there in your heart. Że miłość Boża jest w waszym sercu. You received it through the Holy Ghost. Przyjmujesz ją przez Ducha Świętego. So I'm asking the question, when do you receive power? When do you receive this? When do you receive that? I oczywiście ktoś mógłby zadać pytanie, no a jak się otrzymuje moc, miłość? Listen to me. Posłuchaj. The moment you accepted Jesus into your life. Moment, w którym przyjąłeś czy przyjęłaś Jezusa. Everything is in there. Do swojego życia. Wszystko tam było. Every possible gift. Każdy możliwy dar. Ability to pray for people. Zdolność, umiejętność modlenia się o ludzi. Ability to receive healing for yourself. Przyjmowania uzdrowienia ability na siebie. To pray in other tongues. Modlenia się językami. They are there, right there and then, when you receive the Holy Ghost. W momencie, Jesus. Kiedy przyjmujesz Jezusa, to wszystko jest tam, but dostępne what happens dla ciebie. Is, ale co się dzieje? Depending on your growth. W zależności od twojego wzrostu. These things begin to unfold, te rzeczy zaczynają być otwarte dla ciebie. Just like my daughter here. To tak jak moja córka tutaj. When she came into this world, she came out as a full human being. Kiedy ona przyszła na ten świat, to przyszła i była kompletnym człowiekiem. She's not going to become more human in the future. Ona nie stanie się w przyszłości jeszcze bardziej człowiekiem, bo ona już jest człowiekiem. This is it for her. Ona już jest. W momencie urodzin stała się człowiekiem. Oh, she's not a proper human. To nie jest tak, że jak będzie miała lat 20, to od tego momentu już actually, she człowiekiem. She was really a proper human being in the womb. Ona już w łonie była człowiekiem. Now because of the time to develop. Ale teraz kiedy czas będzie postępował dla niej. So she began to unfold, began to come up. To
zaczną z niej wychodzić rzeczy. To, co już było dla niej dostępne. Kiedy jadła, kiedy piła mleko z piersi, okay. She begins to now grow. Zaczynała wzrastać, dorastać powoli, dorastać w tożsamości, którą już ma. I w ten sam sposób, kiedy jesteś nowonarodzony, jesteś takim dzieckiem, jesteś dzieckiem, ale jesteś kompletny w Chrystusie. However then, this time you don't suck breast. W tym czasie, you eat the word of God. Ale w tym czasie już nie pijesz mleka, ale jesz Słowo Boże. And as you continue to eat the word of God, i kontynuując spożywanie Słowa Bożego, you now begin to grow. Wzrastasz in the revelation of who you are. Objawieniu tego, kogo przyjmujesz, so kogo the more spożywasz. You eat him, im bardziej go jesz, tym bardziej go spożywasz, tym bardziej wzrastasz. So and then this is why then it's important for you to be taught. I dlatego tak ważne jest, aby dać się nauczyć. You must humble yourself and be taught. Musisz się ukorzyć i dać się nauczyć. Let me say this, it's very important. Powiem wam, bo jest to bardzo ważne. It's very important. Jest to bardzo ważne. If you are watching me, jeżeli oglądasz nas, and there are certain things you find contradicting your pastor, i są takie pewne rzeczy, które stają w przeciwieństwie do twojego pastora, you need to first of all understand your pastor. To najpierw musisz zrozumieć swojego pastora. Because most people, dlatego że wielu ludzi, happened to me, to też i ze mną się dzieje. They don't hear their pastor. Działo. Oni nie słyszą swojego pastora. It's not bad. It's the natural thing that happens to people when you don't watch your spirit. Sorry. It's a natural thing that happens. Jest to naturalna rzecz, która się dzieje. If you're not sensitive to your own spirit, jeżeli nie ma się wrażliwości względem własnego ducha, you can get used to the voice of your pastor. Można przyzwyczaić się do głosu swojego pastora. But when he says a thing to you, tak bardzo, że kiedy on mówi ci pewną rzecz, goes in here and goes out to to wchodzi tu, a wychodzi tędy. Then you can come back to him after 35 years and say, look at the revelation that I have. Po paru latach można do niego wrócić i powiedzieć, pastorze, zobacz, jakie mam objawienie. And believe me, it's not easy for pastors. Uwierzcie, nie jest łatwe to dla pastorów. So, because I don't want you to have contradiction in your head because of me. Nie chcę, żebyście w duchu, w swojej głowie mieli jakieś takie przeciwieństwa, wszystko, a to tylko z mojego powodu. That is why most of you that wrote to us, dlatego wielu z was, którzy piszecie do nas, go back to your pastor with this. My czasami odpowiadamy wam, wróć, idź z tym do swojego pastora. Because if you allow yourself, bo jeżeli pozwolisz sobie, where your mind is now turned, jeżeli, kiedy twój umysł jest przekręcony, against your church unconsciously, przekręcony w przeciwieństwie do swojego kościoła i to nieświadomie, you are not doing yourself any good. To nie czynisz sobie dobrze. Because then you go to church, dlatego że wracasz do swojego kościoła, Pastor James in your head. W głowie możesz mieć pastora Jamesa. Instead of receiving the word God is giving to your pastor, i zamiast przyjąć słowo, które otrzymujesz od swojego pastora, zaczniesz porównywać pastora swojego i pastora Jamesa. Don't do that. Nie rób tego. Don't ever do that. Nigdy tego nie rób. Okay, God has given every one of us, każdemu z nas, pastorów, Bóg dał area of specialization, obszar specjalizacji, no human being w tej służbie, do której zostali powołani. Nie ma żadnego człowieka na świecie, który ma kompleks wiedzy Boga, poznania Boga. Nie ma takiego człowieka. We all have revelation in parts. Każdy z nas ma objawienia i to takie właśnie, i dlatego tworzymy całość, bo każdy Hallelujah. So the love of God is shared abroad in our hearts. Miłość Boża rozlana jest, wylana w naszych sercach. The love of God is in your heart, right? Miłość now, Boża to you. Teraz, nawet kiedy mówię do ciebie, jest w twoim sercu. Hallelujah. I want to also thank you for giving me your audience. It means a lot to me. Chcę podziękować wam za to, że towarzyszycie w tej służbie nam. Gift has to be received. Dar musi być przyjęty. I am a gift. Ja jestem takim darem. And it's also a blessing to have people who can receive the gift that is given. I błogosławieństwem jest dla mnie mieć was, którzy przyjmujecie ten dar. Thank you. Dziękuję. Get to Psalms. Teraz Psalm. Komino, first then we go to Psalms. Aha, nie. So bring your... weźcie swój chleb, swoje Komino. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Ej, mali kandele brula basita i. Lindan de andale kazete libro malabosi kaje balik. Hallelujah. Amen. Mali basate. Ej. Limba sanderenda. Me la kabosi andale handale kalala base te. Me la kabosi andale 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 Bira te zegere tambora turta bo. Zibere na mokaza. Mere na moza turta moza ta. Riza bere ta. Yes, you are. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So if you have your bread, jeżeli macie już and your communion, waszą wieczerzę, pamiątkę tej wieczerzy. Last time we talked about Abraham and Melchizedek. Mówiłem wam ostatnio o Abrahamie i Melchizedeku. That when Melchizedek brought wine kiedy and Melchizedek bread, wyniósł chleb i wino. After they ate, po tym jak przyjęli, spożyli Abraham straight away under the influence of the Holy Ghost, pod wpływem Ducha Świętego, started the principle of tithing. Zaczął zasadę dziesięciny. That he released 10% of everything God gave to him. I oddał Bogu wszystko, 10% wszystkiego, co miał. Bible says he gave 10% of all. Biblia mówi, że oddał 10%, dziesięcinę z wszystkiego, co miał. He gave it to a man, Bible described as a man who had no beginning, no end. I oddał ją temu, którego Biblia opisuje jako ten, który nie miał ani początku, ani końca. The king of Salem. Króla Szalemu. Which the king of peace. Czyli króla... Król pokoju. King of peace. Król pokoju. And we know a king that have sons or daughters. Królowie mają synów i córki. And they have a son who is called the prince of peace. Mają synów, a syn króla to jest książę. Książę, czyli będzie miał, syn jego będzie księciem pokoju. Because his father is the king of peace. Dlatego, że jego ojciec jest królem pokoju. And so he is the son of peace. Więc on jest synem pokoju. Or the prince of peace. Księciem pokoju. Praise God. Chwalmy Bogu. And we know we have only one prince of peace. A my wiemy, że mamy jednego księcia that is pokoju, Jesus. Którym jest Jezus. That got us to the conclusion that Melchizedek is a type of a priest, a high priest unto the Lord, which is like Christ. A Melchizedek to najwyższy kapłan, czyli właśnie tak jak można powiedzieć, to tak jak Chrystus, najwyższy kapłan dla nas. So when what happened was the priest offered his body to Abraham. Kapłan zaoferował swoje ciało Abrahamowi. So Abraham partook of this communion even in the Old Testament. Abraham wziął udział w komunii, w wieczerzy jeszcze w Starym Testamencie. So when you receive this from your heart, kiedy ty przyjmujesz to z całego swojego there serca, are revelations that will come to you. To przyjdą do ciebie objawienia. There are some parts of the scriptures that will come alive to you. Takie części Biblii, które ożyją dla ciebie. There are some texts you've read in the Bible. Takie teksty, które przeczytasz w Biblii. That when you receive this communion, że po tym jak spożyjesz, przystąpisz do komunii. In faith and with respect. W wierze i szacunku. Not just nie po prostu, że zjesz to tak jak to byłaby kawałek kanapki. We're not doing this because we're hungry. Nie robimy tego dlatego, że z głodu. It's a spiritual principle. Nie przystępujemy do komunii z głodu. Therefore, jest to duchowa zasada. Therefore, Lord, in the name of Jesus. Boże Ojcze, w imieniu Jezusa, my Tobie dziękujemy, Panie. Thank you for the grace to minister to your children. Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę głoszenia Twoim we dzieciom. We love you, Lord. Kochamy Cię, Panie. For you are an awesome God. Bo jesteś cudownym Bogiem. Hallelujah, Lord. Alleluja, Panie. Have your way, do your good pleasure unto us today. Panie, niech Twoja wspaniała wola dzieje się nam this dziś. This is a day of love. Bo to jest dzień miłości. This is the day of love. To jest dzień miłości wylanej w nasze serca. Lord, we thank you. Dlatego, Panie, dziękujemy we Tobie. Thank you, mighty God. Dziękujemy Ci potężny for this Boże. Is the day of love. Bo to jest dzień miłości. We decree and declare this day to be the day of love. My deklarujemy i ogłaszamy, że to jest dzień miłości. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Our lives today. Nasze życia dzisiaj. Our activities today. Nasze aktywności tego dnia shall express the love of God. Będą wyrażać Bożą in the name of w imieniu Jesus. Jezusa. May I can receive your communion. Przyjmijcie Waszą komunię. Amen. I'll give to you. Alleluja. Rima sambereta basa. Maranta. La kazente libro malanka bozi, libro malaka zataya. Just worship.
just uwielbiajcie go, uwielbiajcie go. Ah, just worship him. Ala rabasatere. Because he's worthy to pray. Bo on jest godzien. Worship him. Uwielbiaj go, uwielbiaj go, uwielbiaj go. Oh, just say, but I thank you. To więc Boże, dziękuję. Just do the same prayer that Caroline met this morning. To samo, tę modlitwę, którą dziś Karolina rano. Caroline said that she's excited. She's Karolina powiedziała, today, że ona się cieszy. Because God cieszy się, że Bóg obudził ją dziś rano. That's what she said. To powiedziała. That God woke her up. Że Bóg ją obudził dziś rano. So she understood. Ona zrozumiała. It's not her alarm. Że to nie jej alarm. It's not the children's noise. Nie hałas dzieci. It's not the husband. Nie mąż. And it's not her clock. Nie jej zegarek. Rather, it was the Lord that woke her up this ale morning. To Pan ją obudził dziś rano. Oh, this is your morning today. To jest Twój poranek dzisiaj. In the name of w imieniu Jezusa. Jesus. In the name of Jesus. W imieniu now, Jezusa. This is just, it's not just your morning. I to jest nie tylko Twój but poranek. This is the greatest, hey, this is the greatest morning that the Lord has made. To jest najwspanialszy poranek, jaki Pan and uczynił. Gave it to you as a gift. I dał Ci jako dar. This is your day. To jest Twój dzień. This is your day. To jest Twój your dzień. Troubles did not create this day. Twoje kłopoty nie stworzyły tego. Your pain did not create this twój ból nie stworzył tego dnia. Your challenges did not create this day. Twoje wyzwania nie stworzyły rather, tego this dnia. Is the day that the Lord has made. To jest ten dzień, który Pan uczynił. Therefore, for you, dla Ciebie. Therefore you have every right to rejoice and be glad dlatego in masz wszelkie prawo, aby się nim cieszyć. Hallelujah. I radować. I'm going to now bless you with Psalm 23, okay? Pobłogosławię Was Psalmem 23. Amen. Amen. Amen, amen. I love all of you really from my heart. Wszystkich was kocham naprawdę. And God has placed some of you very mojego close serca. To me. Beata, I appreciate you. Beata, doceniam cię. For some time I don't see the Beata from Szczecin. I hope she's okay. Nie widzę od jakiegoś czasu Beaty ze Szczecina. Mam nadzieję, że wszystko u niej dobrze. But we still love her in the West. Ale tak czy inaczej kochamy Beatę ze Szczecina. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 23. Psalm 23. I'm going to make it into a prayer for you. Będzie to dla mnie modlitwą, modlitwą dla was. Hallelujah. Alleluja. The Lord Almighty is your shepherd. Pan Wszechmogący jest twoim pasterzem. The Lord God Almighty is your protection. Pan Bóg Wszechmogący jest twoją ochroną. The Lord God Almighty is your provider. Pan Bóg Wszechmogący jest tym, który ci zapewnia. Therefore you will never lack. Dlatego nie będzie ci brakować. Because he makes you lie down in green pastures. On kładzie cię na zielonych pastwiskach. He takes you in a green field. On prowadzi cię na łąki zielone. He takes you in the path of life. Prowadzi cię ścieżką życia. I will take you into still waters. Doprowadzi cię do zdrojów wód żywych. Means that God is going to calm the turbulence of your life. To znaczy, że Bóg uciszy turbulencje twojego życia. In the name of w imieniu Jesus. Jezusa. He restores your soul. On odnawia twoją duszę. Even though your soul was lost in confusion. Nawet jeżeli twoja dusza zagubiła się w zamęcie. Just like a sheep that's tak lost. Tak jak owca, która jest zagubiona. Your God has restored you. Bóg cię odnowił. Through the sacrifice of our Lord Jesus przez Christ. Ofiarę Jezusa Chrystusa. Oh, he's going to lead you in the path of righteousness. Poprowadzi cię ścieżką sprawiedliwości. He's going to lead you in the path of righteousness. Poprowadzi cię ścieżką sprawiedliwości. For his name's sake. Bo jego imię. Child of God, listen to me. Słuchaj mnie. God will lead you in the path of righteousness. Bóg poprowadzi cię ścieżką sprawiedliwości. And I tell you why. I powiem ci dlaczego. Because your name. Dlatego, że twoje imię. Is intertwined with his name. Jest związane z jego imieniem. And because he has said that you have become his righteousness in Christ. I ponieważ on mówi, że jesteś jego sprawiedliwością w Chrystusie. Therefore he will lead you in that path of righteousness. Dlatego też poprowadzi cię ścieżką sprawiedliwości. And he will do this for his name's sake. Zrobi to z powodu swego imienia. Things are going to be changing for you and your family for good. Rzeczy dla ciebie i twojej rodziny zmieniać się będą and in your na private dobre. Life. Rzeczy w twoim prywatnym but please życiu. Remember, ale pamiętaj, it is for his name's sake, not about że you. To dla, on robi to na chwałę swego imienia, a nie that twojego. Is why he said, dlatego też on mówi, because of his name's sake. Z powodu jego even imienia. Though you walk through the valley of the shadow of death, nawet jeżeli będziesz szedł doliną cienia śmierci. Even though you go through turbulence, nawet jeżeli będziesz szedł przez turbulencje. Even though you go through health challenges. Nawet jeżeli będziesz zmagał się ze zdrowiem. Even though you go through pain. Nawet jeżeli będziesz zmagał się z bólem. He says he will be with you. On mówi, że on będzie z tobą. Oh, so you should fear no evil.
Nie obawiaj się niczego złego, bo Bóg jest z tobą. Bo Bóg jest z tobą. He said he's going to set comfort before you. On mówi, że ustanowi, da ci komfort. He's going to set peace before you. Że da ci pokój. He's going to set righteousness before you. Da ci sprawiedliwość. He's going to set love before you. Ustanowi miłość dla ciebie. Now listen to this. Posłuchaj. He said there might be circumstances looking at you before this table. Mówi, być może będą okoliczności, które wystąpią przy tym stole, który on zastawił dla ciebie. He says, I'll set a table before you in the presence of your enemy. Bo on mówi, że on zastawi stół dla ciebie na oczach twoich wrogów. Your enemy might be your mind. Twoim wrogiem może być twój umysł. Your enemy might be your husband. Twoim wrogiem może być twój mąż. It might be devil using your wife. Może być diabeł, który używa twojej It żony. Might be devil using your health. Może być diabeł, który używa twojego zdrowia. It might be devil using the politics of Poland. Może być diabeł, który używa polityków Polski. It might be devil using even your neighbors, even the atmosphere. Może być diabeł, który używa twoich sąsiadów, nawet atmosfery. That enemy is set before your table. Ale ten stół jest zastawiony na oczach tych Child wrogów. Of God. Dziecko Boże. I release grace for you to focus on God's blessing, not on trouble. Uwalniam łaskę skupienia dla ciebie w czasie twoich kłopotów. I will set a table before you in the presence of your enemies. Ja ustanowię, zastawię stół na oczach twoich wrogów. Table is a symbol of provision, symbol of food. Stół to jest symbol pokarmu. Symbol of success. Symbol sukcesu. Symbol of joy. Symbol radości. Symbol of love. Symbol miłości. Symbol of comfort. Symbol komfortu. But here you are with an enemy watching you. Ale oto siedzisz przy tym stole na oczach twoich wrogów. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. I release boldness and the love of your children that are watching this moment. Uwalniam odwagę w życie dzieci, które oglądają to słowo. That they receive grace of mighty God for boldness. Aby przyjęli łaskę odwagi. To stand in front of their enemies. Odwagi ustania w that, odwadze przeciwko swoim wrogom. Niezależnie od tego, przez co przechodzą, będą mieć siłę, aby stać twardo. W imieniu Jezusa. Now I decree over your life, ja deklaruję do twojego życia, that God's goodness and mercy is following you. Boża łaska i miłosierdzie towarzyszą ci. God's goodness is following you. Boża łaska i miłosierdzie All towarzyszą the days ci of your life. Przez wszystkie dni twojego życia. God's mercy and goodness is following you. Boże miłosierdzie i łaska towarzyszą ci. All the days of your life. Przez wszystkie dni twojego the goodness życia. Is not going to follow you. Łaska nie będzie ci towarzyszyć. The God's goodness and mercy is following you right now as I speak. Boża łaska, dobro i miłosierdzie, one już ci towarzyszą. Tak In jak the ja name of Jesus. W imieniu Jezusa. Somewhere mighty God release Poland before you, God. Ojcze, i w ten sam sposób oddajemy tobie Polskę. Father, your mercy and grace. Panie, niech twoja łaska i miłosierdzie prowadzą Polskę. In a still water, Calaboose. Do wód spokojnych. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Father, your mercy and your grace. Panie, niech twoje miłosierdzie is i łaska Poland in a prowadzą waters. Polskę do wód spokojnych. Father, you are providing a table, you are setting a table before Poland. Panie, in the presence of their enemies. Zastawiasz stół dla Polski na oczach jej wrogów. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I know for sure. Ja wiem z pewnością, that goodness and mercy is following this country. Że Boża łaska i miłosierdzie towarzyszą temu krajowi. In w imieniu Jezusa. Even though with this election, i nawet w czasie tych wyborów, Poland might be going through the valley of the shadow of death. Polska może przechodzić przez Dolinę Cienia Śmierci. But I speak over you, Poland, ale ja przemawiam do ciebie, Polsko. Be still and know, trwaj w pokoju that your God i wiedz, protects you. Że twój Bóg chroni your God cię. Is with you. Twój Bóg jest z tobą. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Therefore we pray for tomorrow's election. Dlatego też modlimy się o jutrzejsze wybory. It is an election of love. Są to wybory miłości. Election of peace. Miłości, wybory pokoju. Not a civil war. Nie wojny cywilnej. It is an election of peace. Są to wybory pokoju. That will bring in God's glory to this land, Calabash. Które oddadzą chwałę Bożą dla tej ziemi. In the name of Jesus. In the name of które Jesus. Ukażą chwałę Bożą w tej ziemi. Therefore we speak over the 12th of July. Dlatego, Boże, modlimy się o ten 12 lipca 2020, który jest jutro. To receive life. Aby ten dzień przyjął życie. And light of God. I światło Boże. Let peace reign in the heart of all those that are going to vote. Niech pokój panuje w sercach tych wszystkich, którzy będą oddawać swój in głos the name of Jesus. W imieniu Jezusa. And let the mercy of God rest in the heart of those that are contesting the two parties. Niech miłosierdzie Boże spoczywa w sercach wszystkich tych,
którzy biorą udział w tych wyborach, w tych partiach. W imieniu Jezusa. Ojcze, po tych wyborach ja wierzę, Panie, że Twoje dzieci będą miały powód poznania prawdy, że Ty kochasz tę ziemię. Thank you, Mary God. Dziękuję Ci, potężny In Boże. Jesus' mighty name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. I want to thank all of you once again that for giving me your time. Dziękuję Wam wszystkim za Wasz czas. If it's your first time to watch us, my name is Pastor James and that is Jonah James. Przedstawię się dla tych, którzy są pierwszy raz. Jestem Pastor James razem z żoną, Jamesową. I nadajemy do Was z Warszawy, z Polski, gdzie Jezus żyje. Our church is located at number 32 Poligonowa Street. Kościół nas mieści się przy ulicy Poligonowej 32. Warsaw, Poland, where Jesus lives. W Warszawie, w Polsce, gdzie Jezus żyje. And it's not a slogan. Nie jest to slogan. Our services actually start at 10 o'clock on Sundays. Spotykamy się w niedzielę o 10. And on Thursday we have Bible studies. Oraz w czwartki na studium biblijnym o 17:30. Where we dig deep into the word of God. Zgłębiamy słowo Boże. Hallelujah. God bless you. So if you're anywhere around the city, jeżeli jest ktoś tu w okolicy w tym czasie, zapraszamy Was. And if you feel connection to this church, jeżeli czujecie się połączeni z tym kościołem, I mean the word God is giving to us, mówię tu oczywiście o słowie, słowie, które Bóg nam daje. Please do come join us. To zapraszamy Was. May the Lord bless you. Niech Was Bóg błogosławi. May the Lord's light shine upon you. Niech Boże światło świeci. I decree was. And I declare. Ja deklaruję i ogłaszam. That this is the Saturday of love for you. To jest sobota miłości dla ciebie. And not only this Saturday. Nie tylko ta sobota. But this love is going to be permanent in your heart. Ale and in miłość your life. Ta jest stała, trwała w twoim sercu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let this love fill you up so much. Niech miłość ta wypełnia cię tak bardzo. That it will run over. Aby aż przelewała się. May the love in your heart. Niech miłość w twoim sercu. May the love in your life. Niech miłość w twoim życiu. Consume everything around you. Konsumuje wszystko wokół ciebie. Let the love be so huge. Niech miłość ta będzie tak potężna. That even those that don't love you begin to love you. Aby ci, którzy cię nie kochają, zaczęli Let cię your kochać. Love be so huge. Niech twoja miłość będzie tak wielka. It will cover the pain and the hurt of those around aby you. Aby przykryła rany. Zranienia wszystkich tych Let wokół love ciebie. In your heart Niech miłość twojego serca be so huge, będzie tak wielka, that it wipe the tears of people's eyes. Aby oczyściła łzy, wytarła łzy tym, którzy rozpaczają wokół Let ciebie. The love of God in your heart Niech miłość Boża w twoim be sercu so huge, będzie tak potężna, if you restore those whose heart aby has been broken. Odbudowała serca tych, których serca są połamane. In the name of imieniu Jesus. Jezusa. Amen. 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 If it touches your heart also to be a blessing to us, jeżeli dotyka to i waszych serc, aby nas błogosławić, jesteśmy do waszej dyspozycji. Amen. Amen. And amen. Amen. What says Błogosławionego dnia, kochani. Dzień miłości. Amen. Dzień miłości, oczywiście. Dzień miłości. Papa. Z Bogiem. Amen. Hallelujah.